teraz okazja, żeby po prostu zniszczyć przynajmniej część wojska rosyjskiego. I to by był, miałoby to efekt na kilka lat, zanim Rosjanie są w stanie odbudować to. Nie powiedziałbym w tym sensie, że to jest okazja zniszczenia Rosji jako takiej. Nie mam do tego wielkiej nadziei, w sensie, że czy Putin zostanie, czy nie w Kremlu, no to nie wiem. Ale nawet jeżeli zostanie, no to Rosja zostanie Rosją. I ten problem rosyjski nie jest do rozwiązania raz na zawsze, według mnie. Jedyny sposób, żeby ten problem powstrzymać, no to jest to, żeby Ukraina w jakimś sensie wygrała tę wojnę. Możemy teraz debatować, jak, co to znaczy zwycięstwo dla Ukrainy, ale żeby wygrała tę wojnę w jakimś sensie, no i przez następne 10-15 lat po prostu została potęgą w tym regionie. To nie znaczy nuklearną potęgą, nie znaczy, że to musi być potęga jak Rosja, ale tak zbudowane jest państwo, które po prostu nie powstrzymać atak, przynajmniej konwencjonalny, rosyjski. No właśnie. I tutaj mamy taki scenariusz też, który Polacy snują, że wówczas Polska powinna wesprzeć Ukrainę i zbudować nowy biegun w Europie, nawet sojusz wojskowy być może. I Polska i Ukraina same wtedy dadzą sobie radę z Rosją, może z Rumunią. I że to byłoby zgodne z interesem, wielką strategią amerykańską, tak, która dalej będzie skupiona na Pacyfiku. I Amerykanie mieliby tu tę barierę powstrzymującą Rosję i powstrzymującą tą, wiesz, no nieznośną konsolidację kontynentalną, której Amerykanie zawsze się boją, typu, że wiesz, Francja, Niemcy i Rosja, energia i mamy tu continental consolidation, tak. No i oczywiście Polacy bardzo by tak chcieli. Tak? No i co ty o tym myślisz, Jakubie? No, zależy, co to znaczy takie sprzymierzenie między Polską a Ukrainą. Dlatego, że nie wiem, czy to jest zgodne, powiedzmy, z NATO. Dlatego, że jeżeli, powiedzmy, Polska jest sprzymierzona z Ukrainą i nagle jest atak rosyjski na Polskę, dlatego że Polska jest sprzymierzona z Ukrainą, no to nie wiem, czy to podważa trochę NATO. Więc to jest takie wejście, takie drzwiczki z tyłu do NATO, to jest trochę niebezpieczne, mi się wydaje. To nie znaczy, że Polska nie powinna pomagać Ukrainie, to jest coś innego. Sprzymierzenie to jest coś więcej, mi się wydaje. Ale według mnie jest, Polska i inne kraje powinny wzmocnić Ukrainę, nie tylko właśnie teraz, w tych dniach, tych tygodniach, żeby Ukraina mogła powstrzymać następną kampanię rosyjską, szczególnie na południu Ukrainy, ale w następnych miesiącach i latach. Dla Amerykanów trudno powiedzieć teraz, znaczy powiedzmy, nie mówiąc teraz o tej administracji, bo powiem, że nie wiem dobrze, co oni myślą, ale jest oczywiście, jak wiesz, cała taka strategia i myślenie na tym, żeby właśnie przenieść w ogóle siłę amerykańską na Pacyfik i na kontynent azjatycki. No bo oczywiście Chiny są o wiele większym problemem, przynajmniej na następnych 10 latach, niż Rosja. Z punktu widzenia ekonomicznego, wojskowego, technologicznego oczywiście. Więc no i oprócz tego są pewne limity amerykańskie z punktu widzenia finansowego, pieniędzy po prostu i ekonomicznego i będziemy zmuszeni po prostu wybrać w pewnym sensie, jaki front. Drukarki mają, mogą drukować dowoli i tak to robią. Na jaki front przerzucić nasze interesy, nasze siły. Więc jest pewien interes, żeby właśnie wzmocnić to flankę wschodnią, chyba po polsku się też tak mówi, flanka, nie? Wschodnią europejską, no to nasze polskie, no i teraz Ukrainę. Problem mi się wydaje będzie inny, że jeżeli ta wojna się jakoś skończy momentalnie, jakiś moment taki, że się podpisze jakiś rozwój czy coś takiego, rozejm, czy wtedy chęć poparcia Ukrainy po prostu zmniejszy się? I może Polska zostanie, może Czechy, może Słowacja, może Rumunia, ale wątpię, żeby Niemcy, Francja i nawet Amerykanie dalej by tak wspierali Ukrainę, jak wspieramy teraz. Więc z jednej strony, powiedzmy, trzeba mieć nadzieję, że ta wojna przynajmniej teraz, w tych miesiącach, jakoś skończy, tylko dlatego, żeby po prostu powstrzymać masakry
Ukraińców, ale z drugiej strony z punktu widzenia Ukraińców mi się wydaje i opłaca mi się, żeby ta wojna była jednak na pierwszych stronach, bo inaczej Zachód nie będzie ich popierał dalej. Więc nie wiem, jak Polska, jak strategia Polski się zmieni w stronę Ukrainy w następnych miesiącach. Dodam jeszcze jedną rzecz, jest ryzyko tutaj, patrząc się na to z Waszyngtonu, jest pewne ryzyko, że się patrzy teraz na Ukrainę i jest taka myśl, że wystarczy dać Ukraińcom czy Polakom, czy nawet Estończykom, czy Rumunom kilka tysięcy dżawelinów, kilka tysięcy stingerów i to wystarczy, no bo Rosjanie nie będą w stanie zaatakować i nie będą w stanie wygrać. I jest taki moment, mi się wydaje, dosyć delikatny, że patrzenie się na front ukraiński i te zwycięstwa, powiedzmy takie taktyczne Ukraińców, powodują to, że się ma nadzieję, że Amerykanie nie muszą już być w Europie. To jest odwrotne od tego, co się powinno myśleć, ale jest takie właśnie myślenie, bo wystarczy się popatrzeć na Ukraińców, nie? Ile ciągle się codziennie widać, ile czołgów rosyjskich zniszczyli, ile samolotów czy helikopterów zestrzelili, nie? Wczoraj zestrzelili helikopter nawet Stugą, znaczy rakietą przeciwpancerną. No i wystarczy teraz pomyśleć, no dobrze, to zbudujmy Polskę, czy Litwę, czy Łotwę, czy Estonię, czy Rumunię, tak jak Ukraińcy, nawet większe, 10 razy więcej niż Ukraińcy mają, no i to koniec, to wystarczy, bo Rosjanie już nie zaatakują, nie? Jeżeli Rosjanie nie są w stanie zniszczyć armię ukraińską, która jest o wiele słabsza, no to nie będzie w stanie zniszczyć armii polskiej czy rumuńskiej. No wiesz, wydaje mi się, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, Jakubie, że ewolucja pola walki i precision, you know, precision munition, i long range fires, i tam information based, tak, warfare, czyli pole walki oparte o informacje, precyzyjne pole walki, zwiększa możliwość Amerykanom balansowania offshore balancing, tak, znaczy, czyli jak gdyby ewolucja pola walki sprzyja Stanom Zjednoczonym z punktu widzenia, że jak wystarczy być obecnym albo pomagać, żeby uzyskiwać właściwą równowagę. No nie da się zaprzeczyć tej trajektorii, tak? I no jest tutaj, w Warszawie mamy sporo do myślenia pod tym względem, bo wiesz, z jednej strony, gdyby amerykańskie ciężkie brygady Z3 teraz były, to Polacy łatwiej dawaliby swój cały postsowiecki sprzęt, tym czołgi i artylerię Ukraińcom, bo nie chcemy tego za bardzo teraz robić, a przynajmniej oficjalnie, bo się boimy, że Rosjanie nam wymierzą eskalację, tak? A Amerykanów nie ma tu jednak wystarczająco, żeby to Amerykanie wzięli, wiesz, na tak zwaną klatkę eskalację, tak? No bo Rosjanie baliby się, gdyby ciężkie brygady były na wschód od Warszawy. I, no wiesz, to cała ta gra, prawda, taka jest. No i, a z drugiej strony martwimy się, że Zachód powstrzyma rękę Ukraińców, którzy tam zdobędą Krym, Donbas i dajmy Ukraińcom wygrać tę wojnę, tak? Martwimy się, że zachodnia Europa, ale nawet Stany Zjednoczone mają mapy mentalne, wiesz, XIX wieku, że ta Rosja jest niezbędnym filarem równowagi w Eurazji. Podczas gdy dla państw Międzymorza nie jest. No i tu jest fundamentalna sprzeczność interesów, tak? Chociażbym dodał tutaj, że to się trochę zmieniło, mi się wydaje. Jest bardzo ciężko teraz komuś powiedzieć, że Rosja, że potrzebujemy Rosję i Putina, żeby powiedzmy zbalansować, jak to się mówi, wybalansować czy zbalansować Chiny. No. Miesiąc temu to można jeszcze było mówić, teraz jest bardziej o wiele trudniej, szczególnie po tych masakrach. Rozumiem. Czyli wojna informacyjna ma znaczenie ogromne, tak, na percepcję, tak, polityków i na wpływ społeczeństwa. I z tego punktu widzenia powiedział, że Zelenski i Ukraińcy bardzo dobrze to grają, tą wojnę informacyjną. Co jest pewnym szokiem, pozytywnym, ale pewnym szokiem, bo się przez ostatnie 5 lat mówiło, jak Rosjanie są specami od tego, nie? Oni wszystkie wojny informacyjne prowadzą, mają niesamowicie dużo ekspertów, wygrali wybory w Ameryce według demokratów, nie? Za Trumpa. No i nagle jednak Rosjanie przegrywają każdą bitwę na tym właśnie froncie informacyjnym, więc to ma niesamowite znaczenie. I to jest to, co Biden powiedział, czy dodał do swojego przemówienia w Polsce, ostatniego przemówienia w Polsce, że Putin musi odejść,
co wygląda, że to nie było napisane na przemówieniu. Powtórzył to chyba dzisiaj czy wczoraj, że Putin jest popełnił zbrodnię na froncie, więc to jest zbrodniarzem. No to można mówić, że to są pewne problemy z takim sformułowaniem, bo wtedy będzie bardzo trudno rozmawiać z Putinem o czymkolwiek. Ale z drugiej strony teraz ciężko komuś powiedzieć, a potrzebujemy Putina na to, żeby jakoś tam coś nam pomógł na Pacyfiku czy w Azji. Więc to się zmieniło bardzo szybko, muszę przyznać się, bardzo szybko to zmieniło w Ameryce. No właśnie, w tym kontekście powiedz mi, bo wiesz, są też takie pomysły, czy głosy, czy teorie, albo obserwacje, że to jest dopiero początek kinetyczny, ale już trwającej wojny o Eurazję, która się rozpoczęła, wiesz, za Trumpa, tam Huawei, strategiczne przepływy, sankcje, Chiny, USA i wszystko tak naprawdę to Chiny, USA. Rosjanie rozpoczęli element kinetyczny, ale to jest dopiero pierwsza kampania i bardzo dużo zależy będzie od Chin. Czy Chińczycy w tej chwili się wystraszą, że sankcje ekonomiczne na Rosję są tak potężne, że oni mogą być następni, w związku z tym nie mogą opuścić Rosjan, muszą ich pomagać im gospodarczo, a zatem, że cała Eurazja podniesie rękę na dolara, na system dolarowy, no i w związku z tym, że czeka nas destabilizacja cen żywności, ropy, energii, surowców, wszystkiego, protekcjonizm, wiesz, nearshoring, tak, of supply chains, generalnie destabilizacja Eurazji, no i że to jest dopiero początek długiego okresu destabilizacji i Rosjanie mogą, tak jak w czasie wojny z Finlandią zimowej, zawrzeć jakiś rozejm, zmienić system mobilizacji, zebrać się do kupy i wcale nie wiadomo, jak skończą tę wielką wojnę i że może historycy będą uznawali, że to była nowa wojna światowa, tylko ze względu na istnienie broni nuklearnej nie zawsze miała bezpośredni kinetyczny głównie wymiar, tak, między wielkimi mocarstwami. Co myślisz o tym? No plus minus bym się zgodził z taką wizją, w sensie, że mi się wydaje pewne trendy się zaczęły w ostatnim miesiącu, które będzie bardzo ciężko powstrzymać. I tu mówię na przykład o tym, że jest o wiele większa taka chęć, przynajmniej w Ameryce właśnie, tego co nazwałeś nearshoring, żeby wróciło tutaj do Ameryki czy do krajów sprzymierzonych produkcja pewnych części, czy to chipów, czy maszyn, czy aut, czy komputerów. Pewna chęć też, i to widzę w Europie właśnie, większą mi się wydaje niż to, ale tutaj też zaczyna być o wiele mocniejsza chęć właśnie energy independence, być takim niepodległości energetycznej, chyba to po polsku by przetłumaczyć, nie? To już się mówiło w Ameryce od dawna, powiedzmy 10 lat. I szczególnie jak się rozpoczęła ta nowa technologia fracking, i właśnie to zaczęło mówić, że Ameryka jest niepodległa z punktu widzenia energetycznego, bo ma niesamowitą produkcję gazu. To trochę się później zmieniło na początku Bidena, ale to wraca. Więc jaki to ma efekt? No, to nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest destabilizacja, ale zmiana po prostu systemu ekonomicznego, energetycznego światowego. I koniec pewnej, może to była iluzja taka, nie? Czy utopia, globalizacji, że można kupować wszystko wszędzie i to nie ma żadnego znaczenia politycznego. A jednak znaczenie polityczne to ma. Więc to jest koniec, mi się wydaje, przynajmniej początek końca takiej wizji. Zostanie, to na pewno będą politycy, inni myśliciele strategiczni, którzy będą dalej mówić, że globalizacja to jest wizja przyszłości i tak dalej, ale to będzie o wiele trudniej będzie właśnie o tym z punktu widzenia czysto politycznego. Będzie trudniej właśnie o takiej globalizacji, prowadzić kampanię na przykład wyborczą w Ameryce popierając globalizację w jakiejś formie. Bardzo trudno. No ale wiesz, idąc tym tropem, to zobacz. Będzie, z drugiej strony będzie trudno przeprowadzić fizycznie deglobalizację, bo wiesz, no poprzednia zimna wojna rozpoczęła się w momencie, gdy nie było globalizacji, tak, i wojska sowieckie stały tu, amerykańskie tu, była red lines, tak, czerwone linie, nie było napięcia, nie było tego, jak to się mówi chyba po angielsku, że rollbacku,
nie trzeba było rozdzielać, zabierać komuś to, co już ma, prawda? A przy globalizacji obecnej są straszne powiązania, które wpływają na to, jak wygląda kontrakt społeczny w danych państwach. No na przykład na jakiej marży pracuje robotnik niemiecki, który ma tanią energię z Rosji albo z ropę naftową z Bliskiego Wschodu, ma łańcuch dostaw w Polsce na zderzaki i on ma dużo pieniędzy, może sobie oglądać mecz w telewizji. Tak? No a teraz nie będzie miał, bo energia rośnie, bo ci się buntują, bo Rosja i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów może być mnóstwo. I teraz pytanie, co się stanie z Zachodem? Co się stanie ze stabilizacją polityczną tego Zachodu? Co się stanie z kontraktem społecznym? Zwłaszcza Europy, bo Amerykanie w dużej mierze są niezależni, jeżeli się tylko uporacie z długiem, tak? Jakoś wymyślić metodę na dług i rolę dolara dalej w świecie, no to jest jak gdyby z górki, można powiedzieć, w porównaniu do Europejczyków. Co o tym myślisz? No nie wiem, no powiedzą, że problem w Ameryce jest też dosyć poważny, w sensie, że ostatnie 20-30 lat jednak Ameryka, tu mówisz o Niemcu, który jest bogaty, ogląda mecz telewizji, ale to samo w Ameryce, nie? Po prostu jest, większość części ekonomii amerykańskiej jest jednak oparta na globalizacji, w sensie, że można iść do sklepu i kupować tanie rzeczy, od komputera do odzieży, dlatego, że są produkowane gdzieś, szczególnie w Chinach, nie? Więc zmiana właśnie, czy powstrzymanie tej globalizacji będzie miała efekt społeczny na ekonomii, no i na społeczeństwie amerykańskim. Ale według mnie właśnie w Europie to teraz jest bardziej widoczne, dlatego że można powiedzieć, no gaz przychodzi z Rosji, Rosja walczy z europejskim krajem, no to trzeba jakoś to powstrzymać. Dla nas jest trochę, dla Amerykanów jest trochę inaczej, dlatego że dużo z Rosji nie mamy. Nie? Większość przychodzi z Chin, więc jeszcze nie ma takiego momentu, powiedzmy, wojny ukraińskiej dla nas. Nie? Co by spowodowało, że zaczniemy mówić, trzeba przerwać tę globalizację z Chinami, powiedzmy, bo Chiny coś zrobiły, co można porównać do wojny między Rosją a Ukrainą. Więc, ale idzie w tym kierunku, mi się wydaje. I to zaczęło się, powiedzmy, za Trumpa, za prezydenta Trumpa, szczególnie właśnie w ramach technologii. Huawei i inne też technologie i to nie tylko technologia chińska, która by przychodziła tutaj, ale sprzedaż amerykańskiej technologii, czy inwestycje Amerykanów, technologiczne inwestycje w Chinach. Więc to już się zaczęło zmieniać powoli, ale zaczyna się, ale to widać po prostu w decyzjach według mnie nie tylko państwowych, które są oczywiście widoczne i głośne, ale w decyzjach różnych firm, które zaczynają myśleć właśnie o tym, żeby wrócić, niektóre wróciły i produkować mniej na przykład w Chinach i szczególnie nie dawać pewnej technologii w Chinach, do Chinom. I to ten trend według mnie będzie ciężko teraz zatrzymać i to będzie to pozytywne. I to powoli, w pewnym sensie to może być lepsze niż to, co się dzieje teraz w Europie, bo w Europie szok ukraiński jest niesamowity, nie? Mi się wydaje. No i prowokuje właśnie takie, że trzeba dzisiaj przestać kupować gaz. Zamiast pomyśleć 10 lat temu, jak się dostosować do tego, żeby przestać kupować gaz powoli. No tak, tak. My jesteśmy jeszcze na tym etapie, że właśnie myślimy z Chinami w stosunku do Chin, jak to zrobić następnych 10 lat, może 5 lat, 10 lat, coś takiego. Więc mam nadzieję, że nie będzie takiego momentu, jaka jest wojna ukraińska dla Europy, że nie będzie takiego momentu dla nas, nie? Coś w Tajwanie, czy w Japonii, czy gdzieś na Pacyfiku. To nie znaczy, że ominie nas taki szok, mam nadzieję, że nie będzie takiego szoku. Mhm. Tak zmierzając już powoli do końca, na co byś zwrócił najbardziej uwagę? To znaczy, jakie wydarzenia albo na jakie trendy w tej chwili, w tej obserwacji, wiesz, geopolitycznej całego świata, a już w szczególności Europy, na co byś najbardziej zwrócił uwagę i naszym widzom powiedział, żeby się przyglądali temu? No po pierwsze, no to zawsze, jak też rozmawialiśmy w Waszyngtonie, chęć i różnych krajów, szczególnie europejskich, do zbrojenia się. Niemcy przynajmniej pokazały, że mają jakąś odnowioną chęć do zbrojenia się.
Cieszę się, ale trzeba też popatrzeć, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat. Co kupią, jak to kupią, jak się będą zbroić, gdzie będą się zbroić i co będą robić z tą bronią. Więc to jest, powiedzmy, taki podstawowy znak, który od dawna już czekaliśmy na to i zawsze pokazuje właśnie pewną taką chęć narodu, państwa do obrony. Do bronienia i siebie, no i tak jest, czy to NATO, czy Europę. Więc to jest podstawowa, taki podstawowy znak. Drugi bym powiedział, i to idzie też i z Ameryki, no ale w Europie też. Czy ta chęć będzie narodowa, czy się powie, że jakaś, czy Europa, czy Zachód ma się zbroić. I tu bym zaczął się więcej martwić. Jak się zacznie mówić, że Zachód, czy jakaś organizacja, czy Unia Europejska ma się zbroić, no ciekawe, ale ostatecznie to narody się mają bronić. Te organizacje, nawet że może są pozytywne, ale organizacje nie będą się bronić. Więc to się może zmienić właśnie, nie? Że tu Europa się powinna zbroić, czy powiedzmy większy Zachód, czy jakaś, jak to się mówi, coalition of the willing. Nie, po polsku nie wiem, co to jest, koalicja chętnych, nie? Ciekawe, ale to mi mniej mówi, nie? Ostatecznie stabilność regionalna i pokój w regionie. Czyli powrót do państw narodowych i narodowych armii. Co to dla Polski oznacza? Armię niemiecką. W połączeniu z rosyjską wszyscy wiemy, co to znaczy. Jest oparty na narodach, na państwach. One muszą być silne, one muszą się zbroić i one, jeżeli dojdzie do wojny, one się mają bić. Więc to nie znaczy, że Europa, czy Unia Europejska, czy NATO, czy koalicja chętnych nie powinna być. Nie, ale to nie jest, powiedzmy, podstawowym aktor, po polsku jest no aktor. Tak działa aktor, no po prostu, sceny międzynarodowe. A powiedz mi, co w tym kontekście myślisz o działaniu artykułu 5 w tym nowym NATO, w tym w kontekście Ukrainy i tego całego nowej Europy, no co myślisz o działaniu artykułu 5, bo artykuł 5 jest w Polsce często przedstawiany jako po prostu takie słowo wytrych, które zwalnia nas z myślenia właśnie o wystawieniu własnego wojska. No to tutaj też, to w Ameryce też tak czasami się myśli, że artykuł 5, sam artykuł 5 wystarczy na odstraszanie, nie? No ale mi się wydaje, że to jest błąd. Artykuł 5 no to jest kilka linijek w traktacie. Sam artykuł nie będzie odstraszał i nie będzie bronił krajów w NATO. To same kraje muszą się bronić. I powiedzmy, że ten artykuł 5 i w ogóle w każdym sprzymierzeniu, jeżeli pierwsze państwo, które jest zaatakowane, pokaże, że nie chce się bronić, czy nie jest w stanie się bronić, to wątpię, żeby inne kraje pomogły temu państwu. Więc to jest, jeżeli jest jakaś pewna taka lekcja z Kijowa, to jest to, że oni pokazali, że chcą i będą się bronić. I dlatego Zachód, Polska, nawet Niemcy, Ameryka pomagają. Jeżeli Zeleński powiedział, my się nie chcemy bronić, nie będziemy się bronić, no to nie ma co pomagać. Tak. To według mnie taki stosunek to jest identyczny w NATO czy w innym sprzymierzeniu. Tak. Mieliśmy to na Ukrainie w 2014 roku, tak? Wszyscy namawiali Ukrainę, żeby się nie broniła i deeskalowała konflikt. Ukraina to zrobiła, a potem powiedzieli mi, jak w Rosjanie wszystko zajęli. No ale się przecież nie broniliście, no to jak mieliśmy wam pomagać, jak nie chcecie się bronić? Błąd, strategiczny błąd Ukrainy w 2014 roku. Tu do Polski dygresja. No jak Polacy zamiast, tak jak Ukrainiec Żeleński zostać, pouciekali 18 września, no to zostawili ze złotem, to zostawili całą ludź i z rozkazem, żeby się poddać Rosjanom bez walki, no to to jest po prostu takich idiotów, żeśmy wtedy wybrali i dlatego ta wojna została przegrana, tak, albo tak powiem, była jakaś konferencja, gdzie spotkały się Anglicy i Francuzi i stwierdzili, no jest po ptakach, już koniec, tak?
nie ma sensu cokolwiek robić, pomimo ogłoszenia oficjalnego 3 września, że przystępują do wojny, jak Polska nie chce się, nie jest w stanie się bronić 18 września, pomimo jakichś tam pojedynczych walk. Te pojedyncze walki to nie mogą decydować o tym, bo musi to rząd robić. Rząd musi się bronić. Rząd musi pokazywać, że to koordynuje. Rząd musi pana pokazywać, że ma jakąś system organizacji. Rząd musi wystąpić o coś takiego, a nie uciekać, jak postąpiono w tamtym czasie. Dlatego Beck i Rydz Śmigły są uznawani przez dużą część Polaków za zdrajców. Tak pokrótce na przyszłość. Tak, dokładnie. Jeżeli pewien kraj nawet w NATO powie, że, czy pokaże, że nie jest w stanie i nie chce się bronić, no to po co ma inni mają go bronić? Tak jest, tak jest. Już ostatnie pytanie. W tym kontekście, no, wydaje się oczywista odpowiedź. Co byś robił na miejscu Polski teraz, zarówno z punktu widzenia wojskowego, jak i też na takiej strategii w regionie i w ogóle. Czekam. W relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No, jest pewna okazja według mnie, takie okienko się otworzyło, powiedzmy, na następne kilka miesięcy, 6 miesięcy może, nie powiedziałbym, że to jest dłużej, że Polska może prosić o wiele więcej niż prosi. Ale na przykład co? Bazy, powiedziałbym bazy, o której się już mówi od 20 lat. I bym nazwał te bazy jako permanent basic. Permanent basic, nasze bazy, które są... Na stałe. Na stałe. Bo to zawsze się mówiło o jakiś tam rotational tool, że nie, stałe bazy. To jest niesamowita okazja. Jeżeli teraz się tego nie zrobi, to za 10 lat się tego nie zrobi. Ze względu na te trendy na Pacyfik, tak? Bazy te polskie, znaczy te amerykańskie w Polsce powinny być nie za po lewej stronie Wisły, tylko po prawej stronie Wisły, pod granicą ukraińską, białoruską i pod Odrem Kaliningradzkim. Jeżeli tak się nie stanie, i to jest warunek konieczny do tego, żeby nie mieć wojny, to za pół roku, mamy te pół roku, za pół roku, jeżeli tak się nie stanie, możemy się spodziewać w najbliższym czasie wojny, przynajmniej w części prawej, czy tam prawobrzeżnej Wisły, bo Wisła będzie linią obrony, o ile nie spierdzielą nasi przywódcy umiłowani. I to, co się stanie teraz, będzie dla was wyznacznikiem, czy dla nas wszystkich wyznacznikiem, jak będzie wyglądał potem konflikt, tak? Czy zginie mnóstwo cywili, czy nie? I co masz robić? Tak, gwiazdka Anonymous, czy uciekać? Jak masz możliwość, to uciekaj teraz, a przynajmniej i nie masz czego zostawić tutaj, tak? Pamiętaj, że musisz jako facet zadbać o rodzinę. Bo potem ciężko ci będzie żyć, tak? Ciężko jest żyć. Depresja, bezsens życia, wszystko razem. Spotka cię tego, jeżeli tego nie zrobisz. Nie musisz uciekać, jeżeli sobie przewidzisz, co jest do zrobienia, tak? I co możesz zrobić. I gdzie uciekać. Po tym, co będzie robiła Polska teraz, o ile Putin nie zaatakuje, będziesz widział, czy będzie wojna, czy nie. Jeżeli nie wykorzystamy tej szansy, to wojna będzie. Jeżeli wykorzystamy tę szansę i Rosja przegra na Ukrainie, bo to są dwa warunki, tej wojny nie będzie, będziemy krajem rozwijającym się. Czyli kiedy uciekać, czy uciekać, oto odpowiedź moja. Trendy na Pacyfik, później się znowu coś podpisze z Rosją za 5 lat i coś takiego i się powie, a po co, nie? A teraz jest niesamowita okazja. Taka okazja nie wróci, mi się wydaje. Bo następna okazja, to będzie atak na Polskę. A z punktu widzenia, no właśnie, czyli co, zbroiłbyś się, tak? Na twardo, tak jak no to jest drugi punkt, absolutnie, trzeba się zbroić. Ja nie widzę innego scenariuszu, nie widzę innej możliwości. I to podpowiedź dalsza, czy 3% PKB w Polsce w stosunku do 14% PKB Rosji jest zbrojeniem się Polski, czy nie?
sam sobie odpowiedź na to pytanie. Każdy z nas. Oczywiście możemy rozmawiać, co trzeba kupować i tak dalej, ale to zostawię ludziom, ekspertom, tak jak ty, żeby powiedzieć, co mają kupować, ale trzeba się zbroić. I tu bym powiedział, że trzeba się zbroić oczywiście. Dodam jeszcze, że Polska w 1938 roku przeznaczała na przygotowanie do wojny około 50% PKB. Nie zdążyła. Nie zdążyła, pomimo próbek publicznych, zbiórek publicznych, błędów politycznych, nie zrobienia mobilizacji w odpowiednim czasie, z tego co pamiętam z filmów, które oglądałem, była ogłoszona, potem z niej zrezygnowano, tak? Mnóstwo błędów politycznych, czyli wina tamtej wojny nie jest po stronie ludzi, nie jest po stronie, nie wiem, normalnych Polaków, zwyczajnie myślących, ale wina po tamtej stronie leży ewidentnie po stronie polityków i rozmemłania po śmierci Piłsudskiego. Całe tego towarzystwo zajmowało się okradaniem i własnymi interesami. Notabene mamy Kaczyńskiego, który trzyma to ewentualnie, jeżeli trzyma jeszcze za pysk. Czy będziemy mieli to samo, co po śmierci Piłsudskiego? Po śmierci Kaczyńskiego jest to wielce prawdopodobne. Z taką wizją, że jest się w NATO, więc kupować, no Polska kupiła dzisiaj czołgi, jak się nie mylę, podpisali dzisiaj dokument amerykańskie. Dlatego, że trzeba być właśnie połączony, jako kraj połączony w NATO, w tym sprzymierzeniu, więc mieć te interoperability, możliwość właśnie rozmawiania między różnymi platformami i tak dalej. Ale nie widzę innego wyjścia. I bym się nie zbronił, ostatnio bym powiedział, że zbroniłbym się, pięć lat temu byśmy rozmawiali, to byśmy może rozmawiali na ten temat, że trzeba się zbroić, żeby prowadzić, powiedzmy, partyzantkę. Nie? To tak się mówiło nawet w Ameryce 5-10 lat temu, że to jest najlepszy sposób, żeby odstraszać Rosję. Nie powiedziałbym tego dzisiaj. Trzeba się zbronić po prostu na wojnę konwencjonalną. I wygranie wojny konwencjonalnej z Rosją. I wygranie wojny konwencjonalnej, dlatego że partyzantka to jest niesamowicie droga, w sensie strat ludności cywilne, można powiedzieć, i strat też terytorialnych. I o wiele ciężko jest wygrać wojnę samą partyzantką. Odbić. Jest ciężko. A tu mi się wydaje, i to jest właśnie, powiedziałem też, lekcja wojny w Ukrainie. Myśmy myśleli, że będziemy, jeżeli będziemy pomagać Ukraińcom, to będziemy pomagać partyzantom ukraińskim. Nie? No ale teraz to chodzi właśnie pomagać wojsku ukraińskiemu w historycznej wojnie konwencjonalnej. Gdzie mówię o czołgach, nie? Żeby dać im 200 czołgów. T-72, żeby mi dać, nie? Żeby nie zabierać całości materiału, bo to też Bartosiakowi w opisie filmu link do rozmowy Bartosiaka z Grygielem. Bardzo interesujący materiał, większość, obszerne fragmenty są tutaj, ale szczegóły i pozostałość, wyjaśnienie tematu znajdziecie na Strategy in Future. Tak jest w filmie z 20 godzin temu, z wczoraj. Dzięki bardzo.